Działa, działa. No ale serio, pierwsze co powiedział mi nie menu, to muzyka. Ej, genialne. Wspaniałe. O, po polskiemu. Po polsku. Chyba. Uncharted Fall to na the lake. Opcje, o, opcje graficzne. Nie wiem czy będzie z dubbingiem, więc na wszelki wypadek włączę napisy, wskazów, czy samo czeki fotograficzne. Celowanie, zmiana, bla bla bla. Jest tu gdzieś autocelowanie. I zobaczymy za chwilę, o coś. Rozumiecie ruchu. Dobra. Muszę zobaczyć dźwięk. Język, tekst, napisy. O, są dialogi po polsku. Właśnie, napisy nie są potrzebne w takim razie. Każdy Uncharted ma dubbing. Tak, z tego co pamiętam, jedynka. Chyba jedynka jak jedyna ze wszystkich Unchartedów była całkowicie po angielsku, nie po polsku wersji. A żeby tak się przyznać do bycia Polakiem? Wiesz co, wiem, że to jest trudne, no ale musimy sprawdzić prawdzie w oczy. Jesteśmy Polakami. Wszyscy jesteśmy Polakami. Musimy z tym żyć. O! O, okej. Okay. Co? Kurde, pochwalę mi statystyki, kampania. Jezus, ja jestem graczem PC-towym, więc powinienem na najniższym grać. Odkrywca łatwym na mający pytań. Nie, gram na łatwym. Nie na najniższym, żeby sobie wstydu nie robić, ale na łatwym. Nowe dane gry. A nie dla psa. Nie dla psa PS-a. Nie dla śmiecia. Dla pana. Okej, okay, let's see. Zobaczmy, z czym się je ten Uncharted. Dlaczego według ludzi jest to najlepsza gra przygodowa akcji? Wygląda jak loading. Ten loading. To ładowanie z Piranha Bytes. Hej. Jak można grać na łatwym? Pod ludziem jesteś. Ja ogram na konsoli. Jesteśmy właśnie u wybrzeża. Wiesz, na PC to oczywiście trudne poziomy, ale kurde, słynnego odkrywcy się gra padem. Drake'a, złożoną do morza ponad 400 lat temu. Jesteś pewien, że chcesz zbrukać szczątki swojego przodka tym czymś? Zbrukać, dobre. Czyli co? Wierzysz mi? Cóż, poszperałam w źródłach i wygląda na to, że Francis Drake nie miał dzieci. Źródła mogą się mylić. Na przykład nie da się zbrukać pustej trumny. Co tu jest grane? Pusta trumna. Znalazłem notatnik, a w notatniku... Tyż, Elmo. Co to? No, pokaż. Nie, 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 wykluczone. Mowa była o trumnie. I już. Chwileczkę, gdyby moja stacja nie sypnęła groszem na ekspedycję, nigdy masz swój materiał, tak? Przypominam, że podpisałeś umowę, Drake. Mam prawo to wszystko zobaczyć, wiesz? Przez chwilę. Nie mów nic. Sally, mamy problem. Śpiesz się. Dobra, dobra. Co tu się dzieje? Piraci. Piraci? Tak. Tacy współcześni. Nie biorą więźniów. No, przynajmniej mężczyzn. Zaraz, czekaj. O czym ty mówisz? Nie dla psa, dla Drake'a to. A nie powinniśmy wezwać policji? No, świetny pomysł. Oczywiście, gdybyśmy mieli kwity. Nabycie tutaj. Co? Jak nie chcemy trafić do panamskiej ciupy... To musimy to jakoś załatwić. A co jest gorsze? Widać, nie byłaś nigdy w panamskim więzieniu. Poradzisz sobie z tym? A jak w aparacie, no, celujesz i wciskasz, no, tak? Zuch, dziewczyna. Do dzieła.
I tak uśmiechem na ustach. Pozabijajmy ludzi. Dobra, naciśnij L2, żeby... Chodzili za mną od dawna. Myślałem, że ich zgubiłem. Czym ich tak wkurzyłeś? To dłuższa historia. Ło! Te typki chyba cię nie lubią, co? Mniej gadać, więcej strzelać! Szybciej, Sally. LOL? Co oni? Zastrzelić! Wchodzą na pokład! Co to, to nie? Dobrze. Ale amunicja jak się reloaduje? No przecież z innej strony. Weszli, halo. Nieźle, kulpowany Drake ma ten skafander. Już 6 klik dostał i stoi. Kurde. Dobry typ. Nie. Dalej, Sally, gdzie jesteś? Filka. Muszę sobie zrobić jedną rzecz, bo troszkę mi tu jest sterowanie. O, czułość. Trochę zwiększę czułość. O, już wiem, jak się przygotowuje. O, kurde. O, fuck. Nie fajnie. Co to? Brawo, Sally! Chyba mogę się pożegnać z kaucją. Jest na kaucie. Bogu, dzięki. Weź z bombardym. Co tu się dzieje? A może będę liczył Drake'a? 7-18. To można. Statek wybuchnie. Wojny. Skaczymy. Tak. Zaczekaj. Co robisz? Okej. Okay. Okay. No dawaj! Leć! Dobrze. Chyba. Wystarczy zostawić się na minutę samego. Panowałem nad sytuacją, póki nie wysadzili statku. Żyjesz? O, deminkę daj nawet. Bez kozetki się nie obejdzie. O, przecież to nasza piękna i utalentowana Elena Fischer. Pierwsza planowy pochlebca. Nie, wolę trzymać się na uboczu. Wiktor Sullivan. Żeby was... Zabierajmy się stąd, zanim wezmą posiłki. No i? Prezent od Sir Francisa. Ho, ho, czyli znalazłeś trumnę. Chwilunia, czy to jest to, co myślę? No, dziennik Drake'a. Sfingował śmierć. Ella Fischer, Akata. Szukał czegoś ważnego. Tak, zachowajmy to lepiej dla siebie. To chyba należy do pana. Chętnie zajrzałabym do tego dziennika, panie Drake. Do dziennika. Dziennik. Słuchaj, gdy Drake wpłynął na Pacyfik, wziął Hiszpanów z zaskoczenia. Przejął ich statki, mapy, listy, rozumiesz, dzienniki, a wszystko, wyobraź sobie, spisał w tej książeczce. Aha, czyli... Ale... Jak wrócił do Anglii, królowa Elżbieta skonfiskowała mapy i dzienniki, łącznie z tym, i kazała całej załodze milczeć. Aha, a więc? Drake coś odkrył w czasie tej wyprawy, Sally. Coś
coś tak sekretnego i cennego, że nie mogło wyjść na jaw. Dobra, Nate, daruj sobie tę pasjonującą historię i gadaj po prostu, o co chodzi. A ty od razu byś chciał do sedna. Musisz mieć niezłe branie. Żadna nie narzekała. No dobra, przejdę do rzeczy dla ciebie. Voilà. Poszukiwanie skalpów. Jakaś szoltubia. Eldorado. No, szukał nie byle czego. Napisał. Oj, tam narzekasz. No, nagle cię to interesuje. Tak. Niestety, przykro mi bardzo. Dam latek. Brak ostatniej strony. Mówię ci, Sally. To jest to. Nasza wielka szansa. Tak. Ale mamy tutaj mały problem. Tak, mówię, przecież wybuchła. Na dnie. Nie, przecież pokryje to polisa, tak? Ale wybuchnie. Nie, kamera. Wołka w tej wojak. Przetrwała, nie martw się o nią. Ej, ja wojaka nie piję. Na chodzie. No co, ty potrafi o siebie zadbać. Dobrze, idź i powiedz jej, jak chcesz, że właśnie znaleźliśmy złote miasto. Wszystko wypadło swojemu producentowi. Daj spok. Nate, ufasz mi? Powiedzmy. No, bo pewnie będziemy się ścigać o ten skarb z połową świata, jeśli jej nie pogonimy. I to teraz. Gentleman z ciebie, Sally. Wyciągnij pistolet i powiedz do widzenia. Przykro mi. Zrozumie. Nie, nie obchodzi mnie przekroczony budżet, nie. Zrozum, to może być, czy ja wiem, największy news roku. Hej. Zostawcie na tej wyspie. Nie, wcale im nie ufam, okej? Okay? Dlatego musimy działać. Przyśnij operatora, obiecuję ci. Super, super. Hej! Mogłam to przewidzieć. Już lubię tą grę. A, jednak poszukujemy Eldorado. O, czekaj. To jest tak młody. Fajnie przewidywalne. Za stary się na to robię. Mogę Jasnowic. Ale na tę barmankę w Limie nie byłeś za stary, co? Ha, to było coś innego. Choć przyznaję, równie wycieńczającego. Weź się w garść, dziadku. Zaraz będziemy na miejscu. A właśnie przypomniało mi się. Opowiadałem ci o tym, jak sprzedałem fałszywe XVI-wieczne Santo Escobarowi. Escobarowi? Ryzykowne posunięcie. Ale zanim się połapał, byłem już dawno. Nej, czy ty mnie w ogóle słuchasz? Spijam każde słowo. Po co ja się produkuję? Barmanka wyja. Oj, tam dziadek, nie dziadek, branie. Barmanka wyja. Jak na lekko podpicowaną gezery PSA trójeczki, to gra wygląda świetnie. Taki szmat drogi od Anglii? No pirat jakiś czy coś. O, ona pierścień. Jeden pierścień by rządzić nimi wszystkimi. No i? Jakby najlepsze sekundy bliż podobno. Nie rozumiem. Ja znam się na drinkach. GPS mówi, że to tutaj. Może źle odczytałeś pozycję. Pokaż to. Nie, to tutaj. Tu niczego nie ma, Ney. Dla mnie to cholerna ślepa uliczka. A chłoń, Sally. Spokojnie. Rozejrzyjmy się. Włącz... Nathan to Frodo z innego wymiaru. Wszystko jasne. Ej, a może już wszystko jest zakopane? Dobra, jaki jest typ detektywistyczny? Jak tu jest... nie wiem. Wzrok oryła. A, stary, czuję się, jakbyśmy szukali dziewicy w burdelu. Jest dobry typy. Jeden by wszystkim rządzić
Jeden by wszystko nasz, jeden by wszystko zgromadzić i w ciemności związać. Pierścień jedyny, by władać wszystkimi, czarem je opętać. Pierścień jedyny, by zgromadzić wszystkie, zgromadzić w ciemnościach spętać. Amen. Jezu Maria, to jest dłuższa wersja niż ta, którą słyszałem. No, to mi się podoba. O. To budowle inkaskie? Nie, starsze. I to o jakieś 2000 lat. Kurde, historyk. A zamiast pierścienia dać... Co to jest? Pomarańcza? Mandarynka? Nie dla psa, dla mamoga to. Ale... O Lui chodzi. Opa! To z magogiem było. Ale co się z tym magogiem? No keklem z tego, jaki keklem? Hej, o co chodzi? O! Patrz pod nogi! Hej, ta nawierzchnia wygląda podejrzanie! Brzmi głucho. Musimy się jakoś przebić. Mam pomysł. Ej, wybierz się... Tfu. Wow. Wytłumaczcie mi, o co chodzi z tym magogiem i tą pomarańczą, czy mandarynką. Wychyl lewo i sobie. Opa. O, to zdobywcy. Let's see. Masz, poczęstuj się. Nie dla psa, dla magoga to. Ale, dobre no, ale... Widzę, ale o co chodzi? To ma być śmieszne, czy... No to coś. Nieźle, młody. Chodź, dziedziu. Ale... Batman. Znasz ogle testo? Testo. To jest ten typu, który się dał Polaki biedaki, cebulaki? Również wygląd tego? Trzeba najpierw być w temacie testowilona. Ja nie oglądam tego typa, w ogóle nie wiem, jaki on film produkuje. Po tym, że on chyba sobie sepleni. Tyle. Cieplutko i przytulnie, co? Także no, ja nie specjalnie wiem, o co chodzi. Spodziewałeś, co? Tak. I gdzie to przeklęte złoto? A pewnie zrabowano je wieki temu. Wredny, cholerny Angol. Nie, to nie Drake. Zobacz na to. Hiszpanie dotarli tu przed nim. Zostawili hełm. Piło ci sali? Nate, nie interesuje mnie cynowy szmelc. Siedzę po uszy w długach. Liczyłem na tę akcję. To zaraz zobaczę. Po knajpach w Limie, co? Zgadłeś. Jeszcze kilka złych interesów. Zawsze ci mówiłem, żebyś unikał złych ludzi. I złych kobiet. Tak? I kto to mówi? Co masz na myśli? Reporterka. Widziałem, jak na nią patrzyłeś. No i zostawiliście ją na wyspie. Proszę cię. Pogrzebałem swoje szanse, jak zwialiśmy jej z przystani. Wojna, miłość, jedna bajka. No, co jeżeli nie można ich odróżnić? Wtedy, brachu, dopiero masz przechlapane. Da. Sekundkę, raz poznacie dalej. Chcę zobaczyć, co to jest. Masz. Poczęstuj się. Nie dla psa, kurwa! Nie, no żartowałem. Poczęstujcie się.
Jednego zjecie, spróbujecie, jak to smakuje. A kurwa, nie dla psa, kurwa! Nie dla śmiecia, dla pana to! Nie no, sorry, żartowałem, naprawdę. Tak się tylko wygłupiałem. Po prostu czasami lubię się drażnić z ludźmi. Może jeszcze nie dojrzałem do końca. Masz. A tu dla ciebie pomarańcza, tuju! Tu kurwa dla ciebie pomarańcza, kurwa syno! Ja pierdolę, kurwa! Tu dla ciebie pomarańcza, kurwa syno! Aha. Aha. Okej. Mhm. Hiszpanie zostawili dużo fantów. To. Ostrożnie, Nate. Trochę byś spadał. No wiem, widzę przecież. Ale ja nie widzę. Musimy się przedostać. No już shit. Naciśnij L2, coś. Aha, dobry pomysł. Wybuchająca beczka w opuszczonej ruinie. O. Fajne ruiny. Wow. Aha, dobra, tu mam smaszować. Okej. O kurde. Daj, ja to zrobię. Coś się nam troszkę zaciąłeś. Kurde. Ma siłę. Ja przytrzymam, a ty podłóż coś z drugiej strony. Dobra, poczekaj, czekaj. Dobra, puść. Powinno wytrzymać. Szybko, Sally! Ciekawe, jak widzicie. Może znajdziemy inne wejście, he? Wygląda znajomo. Drake chyba wspominał o tym w dzienniku. Ale co to jest? Tak jest. Przypomina dawną lampę albo kaganek. Spróbuj to zapalić. Co, nagle moje cygaro okazało się przydatne, tak? Jak to chcesz zapalić? A to ci technologia. Musisz oczyścić to rumowisko. I co? Chciałem tylko samobójstwo popełnić. Może 30 lat temu bym wlazł na tę ścianę. O Boże, Nate! O Boże, Nate! Licznik śmierci 2. Licznik śmierci, o! Licznik śmierci bardziej by się przydał przy okazji Dark Souls. Siema. I tu są jakieś klocki, nie klocki. Kaganek znalazłem. Ej, kaganek. Magiczny.
Zadumowiskiem jest diabina. Czekaj, czekaj, znajdę tam diabinę i ci podłożę ją czy coś. O, albo i nie. No patrz. Ciekawe skąd się biorą te wybuchające beczki. Chodźmy. O nie. Utknęliśmy tu. Albo i nie. Halo. No i co teraz? Mi to mówisz, co teraz? Ja nie wiem, co teraz. Ale mam pomysł. Assassin's Creed, kurde. Co ty tu sądzisz? Czekaj, znam te symbole. Kolejność tych znaków jest istotna. Pająk, łapka, ciastko i ciasteczko. Coś zrobiłem. A. O! Coś nacisłem. O, tu są kolejne przyciski. Może muszę to w aha, dobra. Dobra, rozumiem, muszę to w określonych. Tak, muszę to w określonej kolejności powciskać. Tak. Dobra. A nie, zejdź stąd, jak możesz. Kolejny jest ten coś. O. Trzeba zrobić komendę śmierci. Komendę śmierci. Hop. Nie, tu mamy pająka, to nie, pająk nie, nie. Tutaj mamy to ciasteczko. Dobra, kolejne jest pająk. Mamy uprawnienie do robienia komend jako moderatorzy? Nie wiem, nie macie. Ha, nie dla psa! Dla Wołgi to! Opa. Rany boskie, skąd takie mechanizmy się dzieją? Biorą. Niezły spadek. Ta, widzę, że z boku jest drabina. Poczekaj, zejdę tam. Okej, ostrożnie. Muzyka jak w gotiku. O. O, jest drabina. Tylko uważaj pod nogi. Za chwilę prawie na 100% coś mu się tu zerwie i spadnie. Albo i nie. Mam złe przeczucia. Bardzo złe. Fajne beloczki. Okej, jest postęp.
Nie mów, że będziesz w tym pływał. Mogło być gorzej. Opa! Jezu, jak on pływa. Jakby był pijany albo nie wiem, z pełnym rozumu. No już shit, padłeś akurat do wody, jakbyś nie zauważył. Hop. Jup, hop. Dobra, jestem po drugiej stronie. Dasz radę otworzyć? No, mam sposób, żeby otworzyć drzwi. E-work. Divy i Mercy są na PTS. I don't know what that means. Nie myślę. Okej. Zajmę się drugim. Bezpieczne przejście. Zresztą są patyczki, chopie. Wiesz, się uginają pod nogami. Wow. Udało mi się! Jestem cały! Taki szczęśliwy. O tak, wskrzeszenie... Wskrzeszenie Mercy to normalny skill teraz? O kurde, przecież tak ja będzie zaraz... No, w końcu gdzieś nie będzie miała sensu. Mam taką nadzieję. W takim razie, co będzie ultem Mercy? Lol? Ej, to może w takim razie wrócę do Overwatcha. Zawsze uwielbiam Mercy grać. Teraz będzie jeszcze ciekawiej. Posągu. Złotego posągu. Dodajmy, że przeolbrzymiego. Albym sobie obejrzał jakiś film nowej przygody teraz. Modlą się do jakiś Indiana Jones, chociaż nawet Tomb Raider był spoko. Ludzie. No jasne. Eldorado, złoty człowiek. Sali, to nie było złote miasto, tylko to złoty bożek. Rany, ty wiesz, ile mógłby być teraz warty? Zobacz tu, ślady. Pewnie użyli belek do transportu. Ulicz się nazywa Valkyria. Spóźniliśmy się 400 lat. I co takiego może teraz oznaczać? Tak wygląda. A niech to szlak. Messi może wtedy latać dowolnie. Chyba, że o! Pójdziemy. O kurde, super. Chyba ściągam Overwatcha w takim razie. A to już teraz jeszcze poprowadzę to przy jakiejś aktualizacji. Chyba kurde, wrócę do Overwatcha. Na serwerze testowym teraz jest do testowania. Sprawdzę zaraz. To jak już tu ma. Się urywają. Tak, tylna ściana świątyni jest wysadzona. Tak. Hiszpanie zrobili sobie skrót, żeby wydostać skarb. Świetnie. Co teraz? To jak będzie już oficjalnie to w jakimś update'cie, to w kurde wtedy czemu nie? Wiecie sobie to wyłącza. Bo brzmi bardzo ciekawie. Szczatania może leczyć ogromne promienie grupy w sali, słyszysz to? O kurde. Mercy OP. Takich rzeczy nie widzisz na co dzień. Oho! What the fuck? Ej. Lol? Ja, co cię to wzięło? Łódź? Ale... Widzicie, ja rozumiem jeszcze jakiś, nie wiem, stary hiszpański statek, jakaś... Nie wiem, łódź? Drewniana? Ale łódź powodna? Rzeką i utknął tutaj.
Zajrzyjmy to. To nie ma sensu. Nie, czekaj, czekaj. Ale bym tu stawiał na działalność UFO. Styka. Zachowujesz się, jakbyś nigdy nie widział ubota w dżungli. Mówię serio, Nate. Powiem tak, ty tu sobie zostań, a ja się tam rozejrzę. Zawołam cię, jak spotkam nazistów. Dobra, będę czekał. Czekaj, 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 czekaj. Przypilnujesz mi go? No dobra. To nie będzie łatwa przeprawa. Idziemy szukać nazistów? O kurde. Od razu nazistów. A może to są Niemcy? Naciśnij L, no to właśnie zauważyłem, że tak się pływa. Z małego, no wolno pływa. Musieli postawić na realizm. O, tu znalazłem. Chyba musisz wspiąć się po skałach, żeby dotrzeć do ubota. A skąd wiesz, że musz... Ale... Przychylaj, bla, bla, bla. Gdyby trochę żyło nawet. Wiesz co, no... Jak zrobisz zombie, to zombie też troszkę pożyje. No ale no nie zapominajmy, że zombie no... zawsze wróci do swojego pierwotnego zombiakowego stanu. Zombie to zombie. I zawraca dupę. Jakaś promocja Steam? Hoppa. Wow. No. Pam 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 pam. Są w połowie do bycia całkiem żywą grą. Nie. Debe umrze. Co umarło, umrze, umartwym będzie powieki. A się już raz umarło, to się umartwym będzie do końca? Tak czy tak. Jak ktoś umarło, to już nie może ożyć. Nie może. Uuu, coś tu jest. Znalazłem wisiorę. Haha. Niestety to nie jest złoto. A ja tak bardzo lubię złoto. Może tam na górze. Na dół jest daleko. Opa. Wow. Wow. Ej, to ładnie wygląda. Jeszcze 5 dni do bety Destiny 2. Wiesz co, nie palaj się Dezen. Destiny 2 będzie kupą. Wow. Nie. Wolałbym umrzeć. Ale no dobra, to też było jakieś wyjście. Jestem na obołcie. Szczepiłeś się przeciw testowi? Bardzo zabawne. Już miałem nie pisać liczb śmieci. Siema, jestem w obołcie. Okej, jestem w środku. Co widzisz? Stało się tu coś paskudnego.
Wszędzie pełno krwi. I zupy. Co? Gdzie ci tu widzisz krew i zupę? Ja tylko widzę, widzę. Żartów nisiu. O! Tak w zasadzie czego my tu szukamy? Zszedł se do Ubota, bo ciekawy. Jestem pewien, ale nie żyję. I co mi? O! Monety. To latanie u Messi trwa 20 sekund. 20 sekund. Ja bym to skrócił do 15. 20 to chyba za dużo. Chyba znowu jesteśmy w grze. Tak? No, trafiłem na gościa z hiszpańskim złotem, ale monety są oznaczone w sposób, którego wcześniej nie spotkałem. Żartujesz? Nasi Niemcy chyba coś ukrywali. Chyba zdradzili Hitlera. Aż mi się znowu przypomina złoto dla zuchwałych i Bad Company. Co z tego, że wojna, co z tego, że wszystko. Lepiej dla siebie walczyć. Dla złota. Wyszenie teraz wkrysza jedną osobę na 30 sekund. Nawet to zoptymalizowane, tyle powiem. Jedna osoba na 30 sekund, bo przy ulti skrzyszało się nawet kilka osób na raz. Także no, całkiem nie głupie to było. Całkiem nie głupie. Muszę przyznać. Że prawdę mówiąc, no... Nie mam przeciwko takim zmianom. Przytulnie. I zupa. Więcej zupy. Zupa, zupa, zupa. Jestem w kabinie kapitana. Co ciekawe, on też tu jest. A co to ma znaczyć? Znaczy nie żyje. No, chyba ktoś go zabił, a raczej rozszarpał. Ej, on serio no, wygląda jak takiego niestałego Niemca. No, brzmi srogo. Sprawdź portfel. Dusza człowiek z ciebie. Nie wierzę. To chyba żart. Znalazłeś coś? UK-2642. O, mam. UK-642. Mam cię. Zagrałem to nie, oszukiwałem. Sali nie uwierzysz. No mu. Mam brakującą stronę. Żartujesz. Drake i naziści szukali tego samego skarbu, Sali. Mam mapę, która nas do niego zaprowadzi. Mam nadzieję, że to nie kolejna podpucha, Nate. Musimy coś na tym zarobić, bo jak... Bo co? Sali? Jesteś? Sullivan! Chyba porywali go zli ludzie. Co nie, panie Niemiec? I zupa. Nie, nie, nie! To nie wróży dobrze. Brawo. Odpaliłeś starą drugą wojenną torpedę. Ja sobie za chwilę wybuchnie. Witam. Hej, 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 hej. Koledzy, Sali.
Gabriel Roman. Siema. Tak, wiem, kim jesteś, dupku. Spokojnie, panie Drake. Może porozmawiajmy. No rusz. Wyluzuj. Łapy w górze. Dobra, już. Pański przyjaciel ma u mnie dług. Bardzo duży dług. Więc kiedy powiedział mi, że poszukujecie skarbu, niezwykle cennego skarbu, jak mówił, zaintrygował mnie. Ale Wiktor lubi bardzo dużo obiecywać, nieprawdaż? Znowu się spotykamy. Kolejna głupia maskarada. On tak zawsze pieprzy. A! Spokojnie, Navarro. Cóż, obawiam się, że czas minął. No, chyba, że znalazł pan tam, panie Drake, coś, co wynagrodzi mi wszystkie nieuprzejmości. Zgrywa się, Nate. Wszystko słyszeli. Daj mu mapę. Powoli. Co Krix Marine ma wspólnego z Eldorado? Naprawdę myślisz, że to przypadek? Niemcy szukali tego skarbu, a ta mapa ma z nim związek. Więc? Kwita? Na razie. A jeżeli jednak byś zapomniał... Hej, cześć, daj spokój. Panowie, nie wystarczy, że odetniecie mi palec czy coś? To zbyt wulgarne. To go zawoli jednak nieco bardziej. Hej, zrozum, Roma! Nie ma nic wspólnego. Sorry! Na szyję Sariego. Suki syn! O, platformówka. O, ktoś liczy, ile strzałów było. No, chyba się zabił. Licznik śmierci 3. I wszystkie śmierci z mojej powodu. O nie. Spokojnie, siema. To ja. To za to, że mi zwialiście. Skąd ty się tutaj wzięłaś? Jeszcze potrafię wytropić dwóch, pożal się Boże, rabuszów. Tędy poszedł. Daj im znać. Został już tylko jeden rabuś. Sali nie żyje. Co? Tak. Też zginiemy, jak się nie ruszymy. O Boże. Przykro mi. Jak Sali nie żyją, to żyje. Jasne. Dzięki. Dobra, chodź. On musi ożyć, to był dobry typ. Lubię tego typa. Drake! Hej. Zdawało mi się, że ktoś jeszcze został, ale to już szczegół. Wszyscy chcą cię zastrzelić. Wiesz, w ciebie też celują. On ma kałacha. Jest tam! Więcej amunicji. Panie kolego. Chyba wolę zwykły pistolet. Ach.
Bądź blisko. Zbliżają się. No, podnieś amunicję. Co to w ogóle jest za miejsce? Teraz są ruiny, pierwsze ja ciebie. Długa historia. Później ci powiem. Do kilku zniszczenia tych wszystkich ruin. Fuck. Więcej amunicji. Ty też. Adrenalinka, co? Nie wychylaj się. Oni na pewno nie żartują. No shit, strzelali do ciebie już. Instant head shot. No, amunicja. Chodź, idziemy tędy. Wiesz, oni już nie żyją. Zabijem ich, nie musisz strzelać. Chodź, trzymaj się mnie. Siema, ja mam kałacha. Jezu, ta animacja biegu. Jeepa znaleźliśmy. A, to twój. Teraz chwytywany jesteś. Mam wyjątkowy dar przyciągania szumowin. O, przepraszam. Nie musisz. Masz dobrą pamięć? Tak, a co? UK-2642. Zapamiętasz? Tak, co to? Współrzędne Kriegsmarine. I chyba wiem, gdzie jest Eldorado. Eldorado? No, rzecz w tym, że zabójcy Saliego też. Cholera! Jak Hiszpanie znaleźli skarb, musieli go przenieść na tę wyspę. Drake ich śledził. No to na co czekamy? Ja zrobię materiał, a ty zrobisz swoje, co? A, pali. Jedźmy. Ale wiesz, że to nie będą wakacje? Umiem o siebie zadbać, wiesz? Poza tym masz u mnie dług. Na to wygląda. Jest tak fajnie filmowe. Skarbu Eldorado w końcu zawiodły nas na wysepkę ukrytą pośród wód środkowego Pacyfiku. Naprawdę, kurde, szacunek. Dobra, podlećmy bliżej. Obyśmy byli pierwsi. Czy odkryjemy ruiny zapomnianej kolonii i ogromną górę hiszpańskiego złota? Czy ta wyspa skrywa jeszcze jakąś mroczną tajemnicę? Oglądalność murowana.
do diabła! Ostrzał przeciwlotniczy? Ale skąd? Jak? Prawdopodobnie z pelotem. Cholera! Palimy się! No co ty, wyłącz tę kamerę! Musimy wyskoczyć! Wyskoczyć? Czy tu w ogóle są jakieś spadochrony? No, ja już bym zaczął szukać! Mam nadzieję, że działają! No, zaraz się dowiemy. Robiłeś to kiedyś wcześniej? Jasne! Po prostu skaczesz! Liczysz do pięciu i ciągniesz! No skacz! Chyba nie wiesz, jak to się robi, co? Co, ty nie idziesz? Jestem ciut zajęty! Wyskakuj! Skacz! Co ja robię? Dobra, dobra, wyskakuj, wyskakuj. Liczę i ciągnę. Prościzno. Przecież to łatwe. Co, lej w wysokości? Na 2, 3, 4, 5! Szlak, 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 szlak! Leżyłeś? Wow! O cholera... Ktoś liczy, że on powiedział słowo cholera w ciągu całej gry? Nieznajomi chcą mnie zabić. Zostawiłem mapę w płonącym samolocie, a Elena pewnie nie żyje. Rewelacyjne. No rewelacyjne otwarcie, Nate. A co zrobisz? Też uwielbiam do siebie mówić. To chyba tak nie zadziała. Kurde, to mam problem, kolego. Jak z kopa nie wejdzie, trzeba w inny sposób to obejść. Chyba. Muzyka z Gothica! Poszukiwaniu czegoś. Czokolwiek, jakiegoś klucza może. Łomu? Mam pomysł. Dasz mi tą... Nie dasz mi miecza. Kurde. Myślałem, żeby sobie ten miecz ściągnąć i rozwalić tym mieczem zamek. A chwila, no. To tak jak mieć czapkę z daszkiem na głowie odwróconą do tyłu, kiedy cię ślepi światło i przykładać sobie ręką. Oj, wołgi, 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 wołgi. Jestem pewien, ale coś słyszałem. Chyba ty też coś słyszałeś. Ale co słyszeliśmy, nie wiem. W ogóle tu nie ma żadnych zwierzątek. Halo, to jest dżungla. Powinien być jakieś zwierzątka. Owady. O, a typo. Przepraszam, nie chciałem. Jany boskie. W ogóle to fajnie ten gigantyk, ta gra powinna mieć co najmniej 20 kaludzielne. A wszyscy tak to hejco. Zupełnie jak DB.
Nadchodzą. Skąd ty wziąłeś amunicję? Gościu w kapelutku. O, oni już nie wytrzymują dwóch kulek, wytrzymują też trzy kulki. A nie wiem, ktoś tam hejcił, chyba. Nie wiem, może. Co było? Aha. A co są granaty? Nie widziałeś siłę w misji? O, chyba rzuciłem granat. A to by wyszło w sumie. Hello darkness my old. No, wyjdź tam. Się w tym dobry. W zabijaniu. Rozwalić go. Ognia. Pokaż swoją twarz. Dlaczego nie zabolało? Pewnie umarł natychmiastowo. Nie jesteś taki śmieszny, wiesz? No. Widzę go. Zdechniesz, panie Sarko. Chyba umrę. No, chyba sobie żartujesz. Te kałuchy są beznadziejne. Najlepsze pistolety. Dlaczego tu nie ma auta i ma?
Jeden pocisk. Jany boskie, skąd się tu wzięło i to muszę amunicję. Obrzyn. Ja chcę wolę strzelbusie. Idę to sam zaś moje wytrzymam, no. Ale no, ale brzmi fajnie jak dla mnie. Aż chce się nawet wrócić do tego owysacza. Tego jednego wielkiego żartu. Więcej giantów, więcej. Ale achievementy dzisiaj lecą. Tyle achievementów. Działa. Dobra, więcej amunicji. Oni ma obrzyn. Nie strzelbym z obrzyna, czy strzelbusia, czy strzelby. No. Ale tylko dwa pociski. Tylko dwa. Zobaczmy, dobra, widzę. Kałach. Po co komu kałach?
Pięciowiek, znajdźki. No oczywiście. Zliczą się tylko znajdźki. Tylko znajdźki. Dobra, zastanawiające. Czy to jest logo Ubisoftu? Dobrze. W sumie wygląda. No tak nie skoczę, no. To może faktycznie muszę tutaj skoczyć. Tam dalej tak... A tu jest liana. Gdzie liana? No stamtąd przychodziłem. O, liany. Teraz będzie ich jeszcze więcej, co? Dobra. Wybiłem wszystkich. Matko boska, jestem psychopatycznym mordercą chyba. Chyba. Więc amunicję do strzelby. O jany. Hop. Hop. Ale ładna woda. Ktoś to liczy? Ktoś to liczy? Jak na razie to tylko ja sam siebie zabijam. Dezen, jak mogłeś? Ja ci zaufałem. Jakie tylko Wilhelm Scream'a. Dobra, jo. No nie przeskoczę, kurde, nie przeskoczę. Nie,
Wow. Było blisko. Wow. Musiało boleć. Dobrze, że nie mają CKM-u żadnego. To by było. Ale mają wybuchające beczki. Ale śmieszek. Gdzie jest Wilhelm Scream? Gdzie mój Wilhelm? Wyskoczyłem to. To chyba nie tak powinno być. To zdecydowanie powinno tak być. Salty. Final Thunderbolt Princess. To co, jak? Ale ty wiesz, że no... nie powinieneś już pić tego wojaka. To źle robi na umysł. Później jesteś już nie tylko pijany, ale i nie pełny rozumu. Nie polecam. Dlatego mówię. Odstaw wojaka. Bo wygadujesz głupoty. Chyba mnie odpili. Nie wiem dlaczego. Ja głupoty to zobaczę sobie, no nie. No w ogóle to nie spełnia rozumu.
No. Nie liczy się tylko damage. Liczy się również armor. Pamiętajcie. Damage bije armor, ale armor bije damage. To taki obusieczny papier, kamień, nożyce. To tak jakby kamień był nożyce i papier, papier był nożyce i kamień, kamień, papier, to by wiecie o co chodzi. Tak wszystko, wszystko bije. No ale to prawda, no. Myślałem, że to wybuchnie, to wybuchająca beczka. Tak naprawdę to nie była wybuchająca beczka. Liczy się tylko damage. Bez damage'a nie ma życia. No damage, no life. No armor, no life. Co was w tym jest nagle? Oho. No, wy jesteście głupi. Liczy się tylko damage i armor. Temu się zgodzi. Prawdziwy facet nie musi się skradać. Prawdziwy facet leci i bije po młoda. Muszę patrzeć pod nogi. Wytrzymaj, Elena. Spoko, spoko, idziemy ratować swoją księżniczkę. Mogę być szczęśliwy, bo w Arkham City jest więcej armora. Szwająca je! Muszę patrzeć pod nogi. Licznik śmieci 6. I wszystko to sam siebie pozabijałem. Jeszcze upgrade w każdym. O kurde, to teraz to będzie można grać. Hej. No z wyrzutni jak mi przywali? Poważnie? Jak gdzie jest pod wyrzutnią rakiet?
ma tak dobrze. Śpimy. Faktycznie. Trzeba by patrzeć pod nogi. Kanalicie będzie jeszcze lepiej, ale nie będę spoilował. Będą trzy rodzaje, ale moja. Ty już jeszcze lepiej. A to sobie tak myślę, że Hitler nie wiedział o Holokauście, bo nie ma dowodów na to. A może i... A wiesz, może ktoś się jest. Może faktycznie nie wiedział. Boska, to jest psychopatycznym mordercą, jest seryjnym mordercą, a nie złodziejem, a nie, nie wiem, no, poszukiwacą z skarbu. To jest psychol. To jest tak zwany chyba dysonans ludonarracyjny, jak to ktoś kiedyś powiedział. Ty potworze. To tu była kolejna pułapka. Może jest złodziejcą? Zrobiłem sobie legalne przejście. Czy chwieździć? Jaki piękny zachód słońca. I woda, która wygląda jak jakieś kopii, jakaś głupia tekstura. Nie no, bez żartów. Oj tam, bez żartów. Fajny zamek. Aż bym sobie zwiedził jakiś zamek. Pojechał sobie gdzieś i zobaczył coś takiego. Pozwiedzał. Byłoby spoko. No szykuj go, prestiżu. Gdzie jesteś? Ja cię brakuję jeszcze. No. Jeszcze zostało przed tobą dużo drogi i cierpliwości. Naciskaj na cierpliwości. Hop. Bogu dzięki. Koniec, co? Fajny zamek. Hmm.
To je dobrze. Nie no, bez jaj. Rany, dopiero za stan zszedłem. No, nic nie poradzisz. O matko, ja spadłem na 9. miejsce. Tak to jest, jak się już nie odpala w ogóle Sima i nie viewbotuje. Kiedyś to były czasy, kiedy się viewbotowało, odpalało się Twitcha włączonego, nie oglądało się streamyczka. No i się nabijało godzinki, nabijało się pufy i nikt ci w sumie nie mógł zrobić, bo w końcu jesteś no super wspaniałym człowiekiem. Spokojnie, spokojnie, nie bój się. Jakim cudem jest to jest 10? Nadal, what the fuck, normalnie, bo on luźkuje. Ja go się go od początku zsyła. Tak jak się zastanawiam, to jest tu sam pewnie w ogóle nie widuję. Znaczy widuję go ja na jakiś czas, ale no... Nie aż tak często. O. Ja ci dam strzelać. Mam celak. Nie wiem. Ty pójdź, albo nie widzę. O jest, widzę go. To jest głowa? Nie, to nie jest głowa. Cię faktycznie, po co? I tak w sumie ostatnio nie organizujemy zbyt dużo rzeczy, więc no... Tędy. Ej, ja tu już byłem. Właśnie tutaj byłem i się zagubiłem. Wybuchem sobieczko. Jednak mają ciekawe.
No. No, zostaw go. Halo. Nie dla psa. No i gdzieś tutaj wylądowała. Ani śladu Eleny. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Myślisz, Demon? Myślisz, to Dezen? Może i faktycznie będzie trzeba coś pomyśleć. Dobra, zapisz. O! Już jedną trzecią... Gdzie mam z głowy? Po półtorej godzinki. No już. No dobra. Jeśli chodzi o Uncharted, to tyle na dzisiaj. Półtorej godzinki styknie. Jak zawsze w sumie. Jak w sumie zawsze. Także czas stop.